Gratuluję ci, bo się zaręczyłeś. Dziękuję. Skąd taki pomysł? Bo chyba po pół roku związku, dość szybko. Tak, dokładnie po 8 miesiącach. Rzeczywiście część osób mówi, że dość szybko. W zasadzie nie pomysł, a bardziej czułem, że chcę to zrobić. Od samego początku, jak się tylko zacząłem spotykać z Julią, z moją narzeczoną, mieliśmy mega fajne takie połączenie. Mamy bardzo podobną energię, bardzo dużo czasu razem spędzamy, jesteśmy ze sobą blisko, więc to było takie całkiem naturalne. Pomimo, że byliśmy w szoku, jeśli chodzi o samo wydarzenie zaręczyn, to jakby wydaje mi się, że to był odpowiedni moment. A zdradzisz, jak wyglądały te zaręczyny? Zastanawiałem się nad odpowiednim momentem, zastanawiałem się też, czy w święta, czy ewentualnie gdzieś, jak byliśmy na nartach, ale postawiłem jednak na ważną chwilę dla nas, czyli na Sylwestra spędzanego w gronie najbliższych przyjaciół, ponieważ oboje uważamy, że to ci ludzie, których mamy wokół siebie, jakby pchają nas do przodu, scalają nas razem, dbają o nas, o nasz związek, ponieważ my też dbamy o nich, tak? Wzajemnie się wspieramy, dbamy o te relacje, więc zależało mi na tym, żeby to było po prostu przy naszych bliskich przyjaciołach. Część osób wiedziała, część osób nawet gdzieś tam pomagała delikatnie, a część osób w ogóle była zaskoczona, tak? No, cieszę się bardzo, że się udało. Wszyscy to przeżywaliśmy, było dużo emocji, zresztą zaraz po zaręczynach tak naprawdę jak jeszcze emocje nie opadły, to zostałem poproszony o bycie ojcem chrzestnym dziecka, które ma przyjść na świat o imieniu Sylwester. Moja przyjaciółka jest w ciąży i to była kolejna taka dawka emocji, której już nie wytrzymałem, więc mega się cieszę, że z miejsca, w którym byłem, czyli na samym dnie, trafiłem do miejsca, gdzie ludzie mi ufają, gdzie moje życie się układa, bo po prostu ciężko na to pracowałem, żeby tak było, więc cieszę się, że widać efekty.